Chciałbym dzisiaj pokazać, co można zrobić, żeby poradzić sobie z tymi zasranymi magazynkami do LCT, do G3. Na necie jest kilka rzeczy, które opisują, ale głównie co, na przykład na naszym WMASG jest jeden trik, a przynajmniej manual, który pokazuje, że jedną rzeczą, którą trzeba zrobić, mamy magazynek, mamy tą komorę, tak, prawda, skorupę wyciągamy i tutaj w tym miejscu należy podkleić dwie jakieś małe, ja to później pokażę, kawałeczki na przykład plastiku, żeby magazynek troszeczkę wyżej podleciał i żeby dobrze do komory dochodziło. Główna prawda, to nie pomaga, znaczy pomaga, ale w połączeniu z innymi rzeczami. Z takim magazynkiem trzeba zrobić trzy rzeczy. Podkleić, tak jak mówię, ten element tutaj, gdzie się przykręca się do płytki pod spodem. Te dwie szczęki tutaj, które trzymają, żeby on nie wychodził dalej, trzeba też poodginać, bo to, że tu wypychają po prostu te płytki go wyżej, te sporniki i tak przeszkadzają, więc trzeba je czymś takim poodginać. I kolejną rzeczą trzeba zmodyfikować ten stoper do kulek. Za chwilę pokażę, o co chodzi. Dopiero te magazynki będą jako tako działały. Już nawet nie wspominam o tym, że jakiś genialny po prostu Chińczyk postanowił, żeby do środka magazynków, żeby posmarowane były olejem silikonowym. Brawo. Brawo, żółty bracie, który na to kurwa wpadłeś. Teraz to trzeba wszystko czyścić. Cokolwiek teraz można robić. Teraz tak, głównym elementem, który chrzani wszystkie te magazynki, z tego co zauważyłem, jest to. To jest właśnie ten stoper, który jest włożony, prawda? I te kulki po prostu hamuje przed wyskoczeniem. Jednakże jakiś mistrz zrobił to w ten sposób, że jak mamy komorę, to po prostu w ogóle nawet nie jest skoszone. To powinno być wiadomo, powinien być skos. Komora jak wchodzi, pach, to się chowa i możemy, i wtedy podają się do komory. Tutaj nie, absolutnie nie dam rady tego chyba pokazać na filmie. Ale patrzcie. Mamy powiększony ten element. On powinien być tak, prawda? To jest to. I komora chowa tutaj do niego dochodzi w tym miejscu. Zamiast tutaj ześlizgiwać się, ona po komora robi tu w gniot. Dobijacie magazynek, komora hop-up tutaj po prostu go wgniata coraz bardziej, a element się nie chowa. Trzeba ten element wziąć, pilnik do ręki i trzeba ręcznie spiłować, zrobić, żeby o ten garb był bardziej płasko, bardziej był pod kątem, że jak komora będzie dochodzić, ten element będzie się chował i zamykał w komorze, zamiast po prostu robić się w gniot. LCT. Fuck you, kurwa. Debile jesteście, kurwa. Kurwa, żebym ja jeszcze za tyle pieniędzy magazynki kupował i jeszcze poprawiać trzeba, kurwa, mikroprocesorków. Ja pierdolę. Każdy magazynek 120 zł, a ja muszę na pilnikiem napierdalać, żeby magazynki podawały. No to jest już zgroza. Działa. A, jeszcze nie do końca. Jeszcze trzeba. Sukin syn. Zasrane gówno. LCT. Wyższa półka. Tokio Marui mówili. Tak, kurwa, Tokio Marui.
Wańce te dobre zostały. Skórko wańce. No, będzie. Będzie, wystarczy. Kolejna rzecz warta nadmienienia to jest to, że ta sprężynka jest trochę kurwa za mała. I jak dodamy to, to tak naprawdę to nie stanowi żadnego oporu. Tutaj to nie wiem jak to ma trzymać. Ja wiem, że nie potrzeba dużo, ale te naprawdę te kulki, nie wiem jak one są tutaj trzymane, bo mówię, to jest jeszcze w ogóle luz jak w hip-hopie. Dlatego jeszcze dorobiłem takie gówno. To jest mała pod... Gdzie jest to w kamerze? To jest mała podkładeczka z gumki do ścierania. I po prostu postanowiłem, że wrzucę ją tutaj na sam koniec, jako taki, żeby był jeszcze opór. Żeby to stanowiło dodatkowy opór dla tej sprężyny. Żeby to trochę mocniej trzymało te kulki. Podkładka. To. No nie wystrzel, tylko znowu w kosmos, jak ostatnio. No i teraz czuć, że ten stoper po prostu no, faktycznie stawia jakiś opór. No, teraz można żyć. Teraz najfantastyczniejsza część tego wszystkiego, to znaczy wrzucenie kurwa tej sprężyny. Nienawidzę tego robić. Zobaczymy, co to się będzie działo. Po nieudanych 840 próbach udało się włożyć sprężynę. Teraz tylko 632 śrubki i możemy działać dalej. Jaj. Dobra, teraz kolejna sprawa, to możecie wziąć sobie taką kartkę, na przykład czy jakąś starą kartę kredytową, czy tak jak mówię, to ze startera z playa. Trzeba wyciąć dwa małe prostokąciki, żeby weszły tu i tu. I one będą stwarzały dystans po prostu, że ten magazynek będzie dosłownie 1 mm, 1,5 mm trochę wyżej w tej skorupie. I będzie lepiej dochodził do tutaj, do wejścia do komory. No i powinien lepiej trochę podawać. Odtłuścić, żeby kropelka złapała, czy inny jakiś tam super glue. No i dobra, tak to wygląda, mam nadzieję, że to widać i teraz magazynek będzie w skorupie trochę, mówię, z 1,5 mm zawsze to wyżej. To sobie schnie, no ale żeby mógł teraz ten magazynek wyżej podejść, to trzeba rozgiąć. Macie takie jednej i drugiej strony. Takie śmieszne po prostu jinxy, które nie pozwalają wyjść temu magazynkowi wyżej. Bierzemy narzędzie bardzo precyzyjne, chirurgiczne i trzeba to trochę odgiąć. Niewiele, nie dużo, nie przesadzić, bo nie będą pewnie też problemy z magazynkami, jeśli w drugą stronę przesadzimy, ale chociaż trochę odgiąć do góry, żeby ten magazynek poszedł te 1,5 mm do góry.
tyle. Kilka sekund roboty. Dobrym narzędziem można to wygiąć. I miejmy nadzieję, że to będzie dobrze wszystko działało. To jeszcze posiedzi dosłownie parę minutek, żeby dobrze związała ta kropelka. Jakieś mam takie gówno, ale działa. No i zobaczymy. No i teraz też jak macie założone te dwa pierdzielniki, tą płytkę pod magiem, lepiej jest nie nasuwać z tej strony w te sznity i przykręcać, tylko żeby nie zerwać tych naszych dodatków, lepiej jest na bok odgiąć to z blacha, to ona się trochę, a zaraz, czy ja to w dobrą stronę to robię, to musi być właśnie. Weszło i dzięki temu wsuwając tak bokiem nie zgilatynowaliśmy tych naszych po boku podkładek. I tyle. Dokręcić. Nie za mocno też. Jest. Tyle rzeczy musicie zrobić, żeby doprowadzić jeden magazynek do kurwa do działania. No bez sensu. Just as day is dawning, he picks up all the post bags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his... Huh? Togashiyo! Sorry to disturb you, sir, but we thought you should see this. Omae wa kiken! 大変ね 何これ? Well, it clearly looks bad for our image. そうですね